Pod koniec 2020 roku obwodnica Stalowej Woli i Niska zostanie oddana do użytku. Właśnie rozpoczyna się kolejny etap prac. Budowa łącznika od ronda przy drodze krajowej 77 od ulicy Energetyków. Obecnie trwają prace przygotowawcze, czyli wycinka drzew. Będą za chwilę wejdą prace przebudowy sieci. W tym miejscu, gdzie stoimy, będzie przebudowa sieci ciepłociągu. Za garażami jest tam przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia, jest przebudowa wysokiego napięcia. Także temat, odcinek łącznika jest niecałe 800 metrów. Nie jest może to jakiś imponująca długość, natomiast jest właśnie dużo przebudów tych sieci podziemnych. Obwodnica obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasmowej ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska. Jest to kluczowa inwestycja drogowa dla samorządu miasta. Dopinamy nowy układ komunikacyjny miasta Stalowej Woli, przede wszystkim odciążenie centrum miasta od ruchu ciężkiego. Ten szybki łącznik, który bezpośrednio ze strefy przemysłowej wyprowadzi ciężki ruch do obwodnicy Stalowej Woli i Niska, jednocześnie będzie podpięciem do nowego okna na świat dla Stalowej Woli, jakim jest S19. To wszystko będzie grało z drugim łącznikiem, który w tej chwili jest już w realizacji do ulicy Przemysłowej. Można powiedzieć, że w przeciągu kilkunastu miesięcy ta mapa drogowa, nowy układ komunikacyjny zmieni Stalową Wolę nie do Poznania, a to jest bardzo istotne z punktu widzenia przede wszystkim komfortu życia mieszkańców, bezpieczeństwa, ale również rozwoju gospodarczego Stalowej Woli, bo ten nowy układ komunikacyjny to taki mocny kręgosłup gospodarczy dla Stalowej Woli. Jak podkreśla Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, tak szybkie i skuteczne tempo prac jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy na linii Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca, samorząd miasta oraz Ministerstwo Infrastruktury. Łącznik ten budowany jest przez miasto Stalowa Wola, ale też przy dużym wsparciu środków rządowych. Tutaj blisko 4 miliony złotych to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli z tego narzędzia, które zostało stworzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku 2019. I cieszymy się bardzo, że jest tak skutecznie wykorzystywany przez prezydenta miasta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbrażnego. Początek obwodnicy zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina. Następnie obwodnica przecina tereny ogródków działkowych, elektrowni Stalowa Wola, rzekę Barcówkę. Połączenie obwodnicy z istniejącą drogą krajową 77, a jednocześnie jej koniec zaplanowano na rondzie wchodzącym w skład węzła Rudnik, który powstanie w ramach budowanej równolegle drogi ekspresowej S19.